Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie i chcę zaprosić do wysłuchania wiersza Marii Konopnickiej Stefek Burczymucha. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest, kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jegomości, co zły tylko, kiedy pości. Szakal, wilk, straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy kto szczeka. Komu zechcę, to dam radę. Zaraz za ocean jadę i nie będę Stefkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie, patrzy, a tu jakieś zwierzę. Do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może, miał kopyta, straszne trzy czy cztery rogi, paszczę taką przy tym rogi. Gdzie to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i życzę miłego wieczoru.